Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Freci Craftu, dokładnie tak, jest to już odcinek 24 bodajże. No i co, w tej chwili znajduję się na jakimś Water Towerze, który znajduje się niedaleko od mojego domku. W moim domku zaszły zmiany wizualne, zaraz zobaczycie co, doszedł jeden budynek tam w ten teren, więc zaraz wam go pokażę. I co jeszcze, tutaj jestem w trakcie budowy ekspiarki, tutaj na, myślę, że timelapse sobie ją dokończę z wami. Myślę, że to będzie całkiem ok. I co? Jak widać, latam. Tym razem nie latam na smoku, ponieważ latam na jetpacku. Jetpack sobie skraftowałem z żelaza i prochu, ponieważ poleciałem sobie na smoku do mojej bazy, która jest gdzieś tam, w tamtą stronę, chyba. I wziąłem sobie trochę prochu i trochę żelaza, więc myślę, że całkiem ok. Co to? What? Dzisiaj zadań żadnych nie będziemy robić, ponieważ dzisiaj chciałbym tą ekspiarkę z Minotaur. Wow! Wow! Wow, spadaj! Jakbym ja tak... O! Haha! Wow! Czemu jesteś w mojej bazie, Minotaurze, jakiś dziwny? A, krytykale, kurde. No i dobra, chciałbym wam pokazać zmiany. Generalnie on tu się spina, no serio. Spadaj mi stąd. Wow! Co on to zrobił? Czy on serio może tak wchodzić sobie bezkarnie? Pająku, spadaj. Wow. No i tak, tutaj widzicie już zmiany wizualne, nieco? W mojej bazie i zaraz wam je pokażę, tylko muszę się z nim uporać. Dobra, więc dzisiaj zadań nie będzie, ludzie, ponieważ dzisiaj będę robił właśnie tą ekspertkę. Czy mogę się przespać? Jest, mogę się przespać. Pomimo tego Taura pode mną, mogę się przespać, więc to całkiem ok. Dobra, ostatnio w ogóle się cieszę, bo Blow w swoim odcinku Minecraft Hero bodajże 41, tam gdzie zabijał tego bossa śnieżnego i tak dalej, to w 10 minucie, chyba 40 sekundzie jakoś tak pokazał i mój komentarz pod jego filmem, ostatni mój komentarz, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że przeczytał mój komentarz, bo ja tam po prostu kiedyś te czasy, jak wspominałem, jak były te pamiętniki z Minecraft, jego seria, no. Dobra, wiecie co, włączę sobie Peaceful, bo nie chcę, żeby mi przeszkadzały w prezentacji zmian. Dobra, a więc tak, tutaj doszły jeszcze coś takiego, takie podtrzymujące słupki, tutaj o drzewo się podtrzymuje, tutaj to chyba już widzieliście, troszeczkę zmiana wizualna u góry, doszła tutaj skrzynia z dirtem, nie no, dirtowa skrzynia beka po prostu. Dobra, i to chyba tyle, a może jeszcze wam pokażę, tutaj mam to żelazo całe i to. I jeszcze sobie wziąć steki i nasionka, żeby zrobić sobie farmę później. Dobra, tutaj też może zauważyliście, mamy coś jak kopalnia. Tu będzie, myślę, że kopalnia lub jakiś magazyn. Jeszcze nie wiem do końca, co z tego zrobię. Siema. Więc możecie napisać, czy kopalnia, czy magazyn to będzie lepszym pomysłem. Dobra, a my co? My jak na ten odcinek to... Właśnie tyle chyba z mojej gadki, teraz będzie sam nie wiem, jak to powiedzieć. Mam dwa jetpacki, serio? Lol. Teraz będzie sam timelapse i myślę, że to będzie ok. Nie potrzebuję tyle łopat. Mieczyki fajnie by było. Dobra, tyle w sumie potrzebuję. Jeszcze jakiś cobblestone sobie mi się przydał, to mogę wziąć. I dobra, zrobimy sobie jeszcze z... trzy wiaderka, z... cztery wiaderka. Myślę, że będą ok. I to chyba będzie na tyle. W ogóle to ostatnio tylko wysyłam Freci Crafta. Dlaczego, to zaraz wam powiem. Otóż Freci Crafta wysyłam tylko dlatego, iż mam... tylko to po prostu tęczowa kraina na przykład. Nie ma już tęczowej krainy. Skate pracuje tam z Krzysiem nad tęczową krainą w sezonem 6. I to chyba tyle, jeśli chodzi o tęczową krainę. Jeśli o inne serie, na przykład Plants vs. Zombie, to średnio się przyjęła, dlatego tego nie nagrywam. Więc no, po prostu to jest wyjaśnienie, dlaczego nie ma Plants vs. Zombie.
Czy coś jeszcze? Chyba tyle. Jeśli o jakiejś serii zapomniałem, to wybaczcie, ale po prostu jest pewnie jakiś powód jej zakończenia, znaczy jej nieprowadzenia może. Dobra. Aha, jeszcze Dead Island kiedyś było. No nie wiem, co z roku. Ostatnio pisałem, czy nagrywam odcinek, on mi nie odpisał, więc tutaj możecie do niego też pisać, żeby znaczy do Rakuo, do Mata jakby. Możecie też tam pisać, czemu nie nagrywa ze mną Dead Island, może się ogarnie. Tak, mi się trochę odechciało kiedyś, ale myślę, że mu się zachce, bo mi się ostatnio też zachciało nagrać, więc myślę, że to będzie spoko. Dobra, i co by tu powiedzieć? Wakacje, nie? Wakacje, ja się z tego powodu bardzo cieszę, że są wakacje. Myślę, że to jest fajny okres po prostu w życiu po prostu szkolnym i tak dalej. No ja teraz kończyłem gimnazjum z całkiem dobrym wynikiem z egzaminu i z średnią 4,3, także myślę, że to jest, no 4,29, no ale to się zaokrągla, tak jak mnie, no to wiecie, no to jest 4,3, myślę, że całkiem okej, okay, ale w liceum chcę zdobyć wyższą, no może, nie wiem, czy są paski w liceum, są pasek, jest pasek w liceum, chyba, nie? Nie, sorry, ja idę do technikum, sorry, pomyliłem się, chyba jest, nie, pasek w technikum, jeśli jest, no to będę się starał o pasek. Także będę się bardziej starał, jakby też przychodził do tej ponadgimnazjalnej. Mam taki plan, nie wiem, czy mi się to uda, ale mam nadzieję, że tak. Będzie pewnie ciężko, bo jest trudniej niż gimnazjum chyba. Dobra, tutaj mamy 3 spawnery. Jeden wyżej taki trochę szkieletów, tutaj niżej szkieletów i zombiaków. Wszystkie te stworzenia są na kratkę 1, tak jakby. Zaraz bym tajem, tylko chciałem sobie z wami pogadać. W ogóle przepraszam za mój głos, ale jest ranek i po prostu ja taki głos zawsze mam, a chciałem coś koniecznie nagrać, bo nie zawsze mam później czas i chciałem to wykorzystać, że mam akurat teraz. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Dobra, tutaj sobie zabarykadujemy to. Tylko, że ja nie mam cobblestone'a, tak to jest właśnie minus. Tu są spawnery jeszcze. Tu są jeszcze spawnery. Ale niżej już nie ma, co? O kurczę. To wiecie co? Ja bym to niżej chyba zrobił. Po co tak wysoko? Chociaż wiecie co? Ja bym... już wyżej tu skopałem, więc... Wiecie co? Bo... 3 spawnery według... Kurde, co ty jesteś? Co ty masz na głowie? Co ty masz na głowie? W ogóle zapomniałem, że mam moda na czapki. Jakoś tego nie wykorzystałem. Dobra, Viking Hunt. A to nie jest Skyrim? Nie wiem. A co to? Garnek. Solar Head. Tu? O, jakieś picie. Fajnie. Pasuje mi do koloru w ogóle. O, to jest fajne. Dobra, weźmy sobie to. Cześć, jestem tym pilotem, czy coś, nie wiem. To tak wygląda. Jak pilot do samolotu, albo coś. Dobra. Oczywiście ten kierowca samolotem, nie? A nie pilot. Telewizora, czy coś. Dobra. W ogóle idę na... Jezus. Szkielecie. Co ty masz na głowie? Spadł? A kurde. Welding helmet. Welding? W ogóle tu czaszka szkieleta mi wpadła, kurczę. Dobra, ile kości tu się pospało. Wow. Dobra. Ej, ale kurde, czemu one się respią? Przestańcie, proszę. Okej, okay, więc tutaj sobie skopiemy ten murek. Dzięki temu zdobędziemy troszeczkę cobblestone'a i mossy stone'a na te ściany tutaj, żeby tych dziurek nie było. Myślę, że skopię to do tego poziomu, gdzie jest ta skrzynka. Tu zrobię z tej strony dziurę. Tu będzie spływ, który będzie spychał te zombiaki i szkielety do tej właśnie dziurki. Nie wiem, powinno mi starczyć tego cobla. Coś we mnie strzela, wiem, słyszę. Co byś chciał? Kurde, to frajer. Okej. Okay. Będą trudności, powiem wam, w tym battle towerze, ale no, mam nadzieję, że to jakoś w miarę nam płynie. Dobra. W sumie to tutaj potrzebuję tylko załatać te oto otwory tutaj właśnie. Jeszcze mam cobblestone, więc luz. Tutaj. Okay, jakieś dziwne. Spadaj, szkielecie. Cobblestone. No kurde, szkielet. Ale dużo strzał i kości będzie na tym. Spadaj! Kurde, ale levela na tym. Dobra. W ogóle już jest
To 24 odcinek, a ja jeszcze nadal nie mam ekspiarki. No właśnie, to trochę taki minus. Serio? Co ty masz na głowie? Pamiętam, że ten Blow nazwał to taką świnkę właśnie, czapkę Seedroxy. Tak jak my nazwiemy tą czapkę? Czekajcie, ja sobie założę, gdzie ona jest. Norwegian flag. Piggy coś tam. Chyba tu była, nie? Tak. Flying Pig Hat. Jak nazwiemy naszą świnkę, co? Myślę, że... Nie wiem. Możecie dawać propozycje, ja bardzo chętnie je rozpatrzę. Dobra. Ciekawe, ciekawe. Może jeszcze zrobi się jakąś ankietę czy coś. Dobra. Szkielecie, proszę cię. Przestań mnie tu denerwować, bo ja się zaraz tu zamknę. Spadaj. Troszeczkę będziemy mieli dużo kopania, bo tutaj trzeba będzie przekopać na dół. W ogóle ten Battle Tower jest taki nietypowy, bo on jest taki trochę zrujnowany i właśnie rzadko takie Battle Towery się zdarzają. Ja nie mogę, nie, ja włączam Peaceful, ponieważ mnie to za bardzo denerwuje. Już jestem ostrzelany całkowicie. Dobra. Capstone'a mam mało. Okej, więc robimy to tak. Oj, nie tak. Będzie... Tutaj będzie na tym pierwszym poziomie, nad... pod spawnerem będzie woda. Więc tutaj musimy to rozwalić. Więc na tym poziomie będzie woda, który teraz robię. Spawnery będą o tu. Tam też będzie spawner, a tam będzie spad w dół na 20 kratek, czy tam 22. Nie pamiętam ile, czy 24? Nie wiem, jakoś tak. Żeby te moby miały jedno znaczy pół serduszka, żeby móc je z łapki zabijać. Poza tym ja i tak często robię tak, bo wiecie co, tak jak z łapki biję potwory, to tak, nie wiem, jakoś nie lubię bić z łapki potworów, więc zazwyczaj i tak biję z jakichś kamiennych, drewnianych mieczy, coś takiego, nie? A kamienne miecze są drewniane, może też można szybko zdobyć, na przykład posadzić takie wielkie drzewo dżunglowe, później je ściąć z decapitatorem i sobie zrobić z tego mieczyki, dać te skrzynki koło miejsca, gdzie się bije nóżki tych potworów, no i tak właśnie można sobie łatwo takie coś ogarnąć. Dobra. Więc tutaj zrobimy już z tą slabów, ponieważ nie mam nic innego chyba. No a mało strasznie mam mossy stone'a. Może się potem przydać, więc stawię. Oj, oj, oj. Dobra. Okej. Mam nadzieję, że ta woda dosięgnie tutaj. Wiem, że woda się rozlewa na 8 kratek. Ja tutaj wszystko mam ogarnięte, bo często robiłem ekspiarki. Tutaj nie musicie nic spisać, porada mieć. Tylko wiecie, co jest później problem zawsze z tą wodą? O tutaj. Na przykład tak. Aha, no i może w przyszłości tu dorobię parę spawnerów, bo nie wiem, czy wiecie, ale spawnery można craftować. Trochę lipa. Więcej wody by się przydało, nie? Dobra. Dobra, zrobię tu sobie wyjście takie, żeby szybko w miarę wodę nazbierać. Okej, okay, tak. Jest woda, gdzie jest woda? Tam jest woda. Tam jest woda. Mogę sobie swoje źródełko zrobić, ale dobra, nie pomyślałem już. Jak już tu jestem, to... W ogóle, drzewo w wodzie, what? Co to jest w ogóle? Czekajcie, ja to muszę zbadać. Pochodnie. What? Ale jajca, śmieszne. W jakimś takim wysepce takiej. Fajnie to wygląda. Dobra. Tutaj jest to wejście, tak? Tak, chyba tak. Dobra. Czy przydałyby się jeszcze tabliczki generalnie? Żebyśmy je mieli. Dobra. Teraz pytanie. Zrobimy to tak. Kurde. Tu jeszcze brakuje, nie? Tu nie ma animacji. Tak się dziwnie to ogląda, nie? Wow. O, dobra, teraz już jest normalnie. Myślę, że to skopiemy jednak. Chociaż mam pomysł, żeby to zrobić w ten sposób, iż... Nie będę tego skopywał całego, no bez przesady. A przecież można też zrobić takie wiatraczki, nie? Ale... ja ich nie chcę. Okej, okay, okej, okay, jeszcze jeden. O, dobra. No dawaj, dawaj. A
W sumie nie, źle to zrobiłem. Tego tu nie trzeba. Oj, nie tak, nie tak, nie tak! Ej, ej, ej. Tutaj źle to zrobiłem. Raz. Dobra. Raz, dwa. Trzy. Kurde. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz zrobimy to tak. Tak, 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 tak. I chyba tak. Okej, tutaj sobie przelecę dołem. O. I tutaj to samo. Ponieważ ja zrobię to tak, iż one będą tu spadać. Tutaj gdzie właśnie klikam. Tutaj będzie kolejne źródełko wody. I ono będzie je tam pchać dalej. Co prawda mógłbym zrobić sobie jakieś wiatraczki czy coś z modyfikacji Trapcraft, ale już tak zrobię jak chciałem, jak sobie wymyśliłem. Myślę, że nie będę musiał tu żadnych craftingów i tak dalej robić. Dobra, więc mówiłem, że to będzie timelapse, także zgodnie z moimi słowami zrobię z tego timelapse, tylko jeszcze tutaj dokończę to, co powiedziałem. Dobra. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, tu sobie zrobię kolejne wyjście. Okej. Okay. Kurde, ja tak lata mogłem sobie zrobić to źródełko. Jednak. Okej, okay, siema. Dobra, tam widzę, że nasza baza. No średnio to wygląda, szczerze, ale no. Niech tak już zostanie. Dobra, więc tu mamy wyjście. I tam. Mówiłem, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tam mówiłem, że rozleję sobie wodę. Tylko czy ja tam dosięgnę? To zrobię tak. Tak, tak, tak. I tak. Tak, tak, tak. Czemu ta woda dalej się nie leje? To zastanawia trochę. Ta woda na przykład się leje, a tamte już nie. No to co to jest? Okej. Okay. Trochę dziwne. Trochę dziwny ten Minecraft. Tak. I jeszcze tam trzeba to zrobić. Dziwny błąd, no ale niech im będzie już. I tak. Załóżmy, jestem mobem, nie? Płynę sobie. La 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 la. Płynę sobie dziś. Tra la la. Spadam tu i dalej jestem ciągnięty. Dobra. Teraz trzeba zrobić tabliczki. Dobra, wiecie co? Ja już dłużej nie przedłużam mojej gadki. Teraz będzie sam timelapse. Także ja dziękuję za obejrzenie mojego odcinka. Jeśli oglądaliście do końca, to napiszcie. Myślę, że ta ekspertka się będzie sprawować. Także jakoś tam wam to w miarę to przyspieszę i chyba tam poskracam niektóre momenty, jak nie zapomnę, żeby to nie było aż takie długie. Ale dobra, ja na ten moment dziękuję. To było na tyle. Pamiętajcie o nazwie dla tej świnki. Więc ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, więc pa, pa.